20 czerwca wspominamy świętą Vincentę Guerosa, dziewicę. Katarzyna, bo takie imię otrzymała na chrzcie, urodziła się w Lovere 29 października 1784 roku. Była najstarszą spośród trzech sióstr i trzech braci. Jej rodzicami byli Jan Antoni Guerosa i Jakubowa Macario. Zajmowali się oni garbowaniem i sprzedażą skór, co było wówczas zajęciem większości tamtejszych mieszkańców. Rodzina cieszyła się powszechnym szacunkiem z racji swojej uczciwości, pobożności i miłosierdzia dla ubogich. Katarzyna, jako najstarsza w rodzinie, zajmowała się gospodarką domową. Kiedy zachorował jej ojciec, oddała się z całym poświęceniem posłudze względem niego. Na jej rękach ojciec pożegnał świat. Niebawem zmarła także matka. Katarzyna miała wówczas 30 lat. Cały ciężar utrzymania domu i rodzeństwa spadł więc na jej barki. W tym samym 1814 roku do Lombardii weszły wojska austriackie, grabiąc i pustosząc wszystko. Po ich odejściu nastała nędza, głód i epidemie. Tłumy nędzarzy nawiedzały również Lovere, błagając o kawałek chleba. Katarzyna chętnie dzieliła się z potrzebującymi, czym tylko mogła. Umiała również zdobyć się na słowa ufności i nadziei w Bogu. Prawdziwą ręką opatrzności Bożej dla potrzebujących był także w owym czasie miejscowy proboszcz, Rustycjan Barboccio. Wystawił on szpital dla chorych i opuszczonych. Do jego obsługi wybrał pobożne dziewczęta swojej parafii, z których utworzył nową rodzinę zakonną, sióstr miłosierdzia z Lovere. Do współpracy zaprosił również Katarzynę. Oddała ona ojcowiznę rodzeństwu, a sama wstąpiła do zgromadzenia i tu złożyła śluby, przyjmując imię Vincenta ku czci świętego Vincentego a Paulo. Przełożoną dzieła od kilku lat była święta Bartłomieja Capitano. Oprócz szpitala siostry prowadziły także oratorium dla ubogich dziewcząt. Wkrótce powstała także szkoła. Vincenta z całym zapałem pomagała współzałożycielce w tej pięknej pracy. 26 lipca 1833 roku Bartłomieja zmarła w wieku zaledwie 26 lat. Vincenta miała wówczas 49 lat. Została wybrana przełożoną młodej rodziny zakonnej. Najpierw postarała się o ułożenie reguł i regulaminów. Następnie musiała zatroszczyć się o zatwierdzenie tych reguł. Otrzymała je w stosunkowo krótkim czasie, w Rzymie w roku 1839 i w Wiedniu w roku 1841, ponieważ Lombardia należała wówczas do Austrii. Za rządów Vincenty młode zgromadzenie otworzyło 23 nowe placówki, w tym 12 szpitali, 2 sierocińce i 1 ośrodek dla nawróconych ze złej drogi dziewcząt. Przyjęła do zgromadzenia 243 siostry. Kiedy w maju 1847 roku dotknęła ją ciężka choroba, była pewna, że zbliża się jej ostatni dzień. Z całą przytomnością umysłu wydała ostatnie rozporządzenia, mające na celu zapewnienie dziełu stabilizację i rozwój. Do ostatniej chwili dawała siostrom rady i życzliwe napomnienia. Zmarła w opinii świętości 20 czerwca 1847 roku, w wieku 63 lat. Jej beatyfikacji dokonał papież Pius XI w roku świętym 1933, a kanonizował ją wraz ze świętą Bartłomieją również w roku świętym 1950 papież Pius XII. Ciała obu świętych spoczywają w kościele sióstr miłosierdzia w Lovere tuż przed prezbiterium w kryształowych trumnach. Leżą zwrócone do siebie głowami. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską świętą Vincentę, dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nami.